Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 5. modułu kursu Kulturowe uwarunkowania wykonywania dekoracji roślinnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Rośliny we wnętrzach zawsze stanowiły element dekoracyjny, dając odprężenie i ożywiając pomieszczenie. W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić mieszkanie prywatne lub lokal użyteczności publicznej bez dekoracji roślinnej. Aby lepiej dobrać dekoracje roślinne do charakteru pomieszczeń, zapoznajmy się teraz ze współczesnymi stylami wnętrz. Styl wiejski, country. Styl wiejski charakteryzuje się dużym nagromadzeniem roślin, kwiatami w donicach i wazonach, motywami kwiatowymi na tapetach, tkaninach, naczyniach, bukietami z polnych lub ogrodowych kwiatów w płytkich naczyniach, prostymi pojemnikami, na przykład gliniane garnki, wiklinowe kosze, meblami drewnianymi, tkaninami z lnu i bawełny. Styl etniczny. Obrazy lub przedmioty różnych kultur narodowościowych, wyroby rzemieślnicze o żywych wzorach, ornamenty na ręcznie robionych tkaninach, ręcznie robiona ceramika, masywne rośliny o wyraźnych konturach, na przykład kaktusy, opuncje, kompozycje uzupełniane kamieniami, suchymi gałęziami, suchymi kwiatami, możliwe elementy rustykalne, na przykład gliniane dzbany. Styl orientalny. Barwy stonowane we wnętrzach, wnętrza wypełnione prostymi i nielicznymi formami o dużych powierzchniach, orientalna prostota, kompozycje roślinne o mocno nasyconych, kontrastujących kolorach, bonsai, miniaturowe rośliny kojarzące się z kulturą Dalekiego Wschodu. Styl high-tech. Wykorzystanie materiałów przemysłowych takich jak metal, plastik, szkło, ceramika. Kształty bardzo wyraźne i proste. Bardzo intensywne kolory, surowe wnętrza, metaliczne powierzchnie. Rośliny o zdecydowanych konturach i wyraźnej barwie, np. anturium, kaktusy, juki, agawy, draceny, fikusy. Styl art deco. Zastosowanie form o geometrycznych kształtach, monochromatycznych barwach i lśniących powierzchniach. Elementy pełniące funkcję użytkową lub tylko dekoracyjną, np. kule, stożki z kamienia, bryły z lakierowanego drewna, rzeźby. Trwałe i wyraźne linie oraz masywne formy. Rośliny pełniące funkcję neutralizującą. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.